Dobrze, więc zacznijmy dyskusję, bo będziemy mówili o globalnych trendach. Trochę to dzisiaj to było wywoływane w trakcie różnych prezentacji, tak? Bo było trochę o takich bardziej szczegółowych drobiazgach marketingu, performance marketingu, a trochę też było takich kwestiach regulacyjnych, rynkowych. To może takie pytanie na początek, to czym właściwie są to globalne trendy, jakie one są w tej chwili, jakie widzimy? Tak, Łukasz, może od ciebie zaczniemy, co? Dziękuję, bo wczoraj doszło do jakiegoś nieporozumienia i wydawało mi się, że to ja ukradnę ci ten panel i będę mógł zadać to pytanie tobie, ale przyznaję, że są one trudne, ponieważ te globalne trendy w zasadzie trzeba rozpatrywać na wielu płaszczyznach. I nie da się tak w 3 minuty opowiedzieć, czym one są. Myślę, że już wcześniej goście mieli okazję wskazać na pewne istotne sprawy, ale zabrakło chyba sztucznej inteligencji. Wydaje mi się, że gdybym miał dzisiaj wskazać jakiś taki naprawdę globalny trend, w którym idą wszyscy na rynku finansowym, to właśnie wskazałbym, że jest to dążenie do uzyskania jakiejś technologii, która byłaby zbliżona do tego, co jest sztuczną inteligencją. Okej, okay, a Monika? Witam Państwa. My patrzymy może na globalne trendy w trochę innej kategorii niż tu w większości wcześniejszych wypowiedzi pojawiały się one, bo nie chciałabym podchodzić tylko i wyłącznie od strony narzędzi, metod, jakie stosują firmy, tylko bardziej od strony rynku i klienta, bo my sobie tak analizujemy te trendy i w którą stronę iść nie należy. Dla nas te globalne trendy to jest to, że świat przyspiesza. Młody klient jest mobilny bardzo, chce mieć wszystko tu i teraz, nie chce czekać, nie chce myśleć, nie chce wypełniać zbyt wielu formularzy, nie chce zajmować się dokumentami. Jako że my tworzymy taką trochę nową kategorię, to nie możemy się wzorować na innych, bo jesteśmy w zasadzie pierwsi, więc wzorujemy się na innych branżach, które według nas są takim punktem odniesienia, na przykład na e-commerce, gdzie klient może sobie robić zakupy kontekstowo, czyli przy okazji, czyli w zasadzie jak pomyśli, nie wiem, chce mieć nową sukienkę, to ona mu się już tam, te oferty nowych sukienek mu się na przykład na Facebooku wyświetlają. I my w finansach właśnie chcemy za tymi nowymi trendami podążać, czyli chcemy maksymalnie upraszczać świat finansów, być blisko klienta, być tu i teraz. Idealnym takim naszym marzeniem na razie jest kredyt na klik, na głos, na uśmiech, tak? Trochę to się dzieje, bo możemy już dzisiaj... Na zeszyt już było. Na zeszyt było, tak. Możemy w Chinach, na przykład w KFC, zapłacić już uśmiechem. No ale jeszcze nie możemy zaciągnąć nowego zobowiązania na uśmiech, tak? Ja mam takie pytanie, bo taka jedna dygresja, to jest trochę zabawne, bo pamiętam 15 lat temu to e-commerce się uczył od finansów, jak rozwijać trendy i taką digitalizację, ale też pokazuje, wszystko się zmienia. Natomiast tak trochę słuchając o tym natłoku takich zmian, rzeczy, które przyjdą, to teraz czy, no bo zakładam, siedzimy w gronie liderów tego rynku, tak? Liderów i też dyskutantów od strony prawnej i innej. Natomiast nam się udaje klientom dostarczać te wartości? Będzie nam łatwiej, trudniej za tymi trendami podążać? Tak, na Magdę patrzę. Czy będzie nam łatwiej, czy trudniej podążać? To nie jest łatwe pytanie, dlatego że z jednej strony oczywiście otwierają nam się nowe możliwości dzięki nowym technologiom, dzięki sztucznej inteligencji, robotyzacji procesów, dzięki zmieniającym się potrzebom konsumenta, o których tutaj obydwoje przedmówcy powiedzieli. No z drugiej strony wchodzimy w świat jednak coraz bardziej regulowany w związku z tym i dostosowany do tych trendów i próbujący w te schematy, w których do tej pory ludzie realizowali swoje potrzeby, na przykład w ramach usług finansowych, próbujący wrzucić je w ten nowy sposób realizowania tych potrzeb w stare ramy, co czasami jest bardzo trudne do realizacji. My rozmawialiśmy przed panelem na temat takiego przykładu z rynku ubezpieczeniowego, bo ja akurat reprezentuję branżę ubezpieczeniową, która, no tutaj pewnie niewielu przedstawicieli tej branży jest dzisiaj na sali,
ale na przykład boryka się z takim problemem jak dostarczenie ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy, co jest obowiązkiem wynikającym z kodeksu i co na przykład w wielu przypadkach dla klientów, korzystających z kanałów na odległość, jest bardzo trudne do realizacji. No i może to doprowadzać do sytuacji, kiedy klienci korzystający z tych nowoczesnych kanałów, z racji tego, że nie ma możliwości realizacji przepisu kodeksowego, będą mieli po prostu brak możliwości skorzystania z tej usługi w tym preferowanym przez siebie kanale. No i tym samym my jako branża nie będziemy mogli skorzystać z tego postępu technologicznego. Ja jestem głęboko przekonana, że oczywiście my sobie z tym poradzimy i to prawodawstwo, ustawodawstwo zostanie dostosowane do tych trendów, ale dzisiaj niestety zabrania nam, albo inaczej nie ułatwia nam bardzo szybkiego adoptowania tych nowych trendów w naszej rzeczywistości. Ja takie pytanie pociągnę, to, bo trochę się tych regulacjach teraz dotknęli. To one będą wspierały, wspierają, nie będą wspierały, mogą wspierać? Jakie one będą miały przełożenia na to, jakie usługi będziemy dostarczali na rynku klientom? To znaczy, ja się może odniosę do wcześniejszych wypowiedzi, że na pewno z punktu widzenia klienta, konsumenta będzie nam łatwiej, bo trend jest taki, żeby właśnie po pierwsze sztuczna inteligencja, po drugie mobilność. Natomiast jeżeli user experience, tak, bo to jest chyba taki ten, który jest wiodący i podstawowy, co też wymusza, że spółka, która ma dostarczać te nowe usługi nowymi kanałami internetowymi, mobilnymi, ma pod górkę, bo kiedyś było dużo łatwiej, tak? Był pan agent ubezpieczeniowy, który przyszedł do domu, wypełnił jeszcze dokumenty i tylko trzeba było płacić. Tak? No teraz ten klient jest w internecie. Mamy coraz więcej regulacji, które nie nadążają po prostu za rozwojem technologii. To są regulacje związane zarówno z chmurą, jak i ze sztuczną inteligencją, jak i regulacje, które tutaj na przykład rozwiązaniem pewnie byłby trwały nośnik, czy blockchain, czy inne rozwiązania, które nie są jeszcze dostosowane do naszych możliwości prawnych. Niestety, no jakby zarówno polski rząd, jak i Unia Europejska cały czas starają się nadążyć, pracować nad nowymi rozwiązaniami i jak gdyby ścigać tą technologię. Natomiast no, jest jeszcze długa droga do tego, żebyśmy mogli zacząć doganiać technologię, bo jej nigdy jej nie dogonimy, bo technologia jak gdyby potrzeby klientów zawsze będą wyprzedzały to, co jesteśmy w stanie prawnie przygotować, prawnie przewidzieć w ustawie i na co taki dostawca usług jest w stanie się przygotować. Okej, ale to jeszcze pociągnę pytanie, może właśnie dalej pójdzie mikrofonem, pociągnę pytanie, to będzie łatwiej czy będzie trudniej? Bo ja pamiętam, ja miałem przyjemność pracowania w piaskownicy i to był MLAG. I to była taka piaskownica, nie było słowa digital wtedy. To była piaskownica internetowa, piaskownica, dzisiaj byśmy to nazwali fintechowa. I nie było potrzeby tworzenia piaskownicy, tak jak teraz jest piaskownica regulacyjna, prawda? Tworzy się sandboxy, żeby fintechom się łatwiej rozwijało i tak dalej, albo instytucjom finansowym. I wydaje mi się, że jakoś nam się za tymi potrzebami udawało nadążać. I teraz mówimy o tym, że tych potrzeb jest chyba coraz więcej, ja słyszę z dyskusji, bo jest coraz więcej kanałów, coraz więcej interakcji. Natomiast czy te regulacje pomagają, wspierają, przeszkadzają, czy w ogóle da się za nimi nadążyć, za tymi trendami? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Czy regulacje pomagają? Paradoksalnie czasem mogą pomóc. Przykład PSD2, który nie jest inicjatywą oddolną, tylko jest narzucony. Z drugiej strony regulowanie na przykład RODO no trochę przeszkodziło w wielu przypadkach. To jest tak naprawdę pytanie, jak sobie poradzimy wszyscy z tymi wyzwaniami. Bo PSD2, o którym wspomniałem wcześniej, też jest wyzwaniem dla części rynku, dla części bankowego, gdzie banki no pewnie nie bardzo mają ochotę dzielić się swoim klientem, prawda? Ale z drugiej strony też jest wyraźna potrzeba rynku tego, żeby ułatwiać konsumentowi dotarcie do innego typu usług, dotarcie do nowych sposobów płacenia, do nowych sposobów komunikowania się ze światem finansowym. Także trochę jest tak, że w zależności gdzie spojrzymy. Natomiast w
Prawda jest też taka, że to jest w ogóle ciekawe spostrzeżenie z perspektywy regulacji versus trendy, bo z mojej perspektywy trendy globalne znikają, w sensie globalne znikają, nie ma tego przymiotnika, dlatego że trendy w tym momencie one są wszędzie takie same z mojej perspektywy. Tak naprawdę ten mobile, on cały czas nadchodzi, cały czas rozwija się absolutnie wszędzie i nie możemy powiedzieć o czymś takim, że gdzieś tam na świecie rośnie coś, bo to coś bardzo szybko do nas trafia. Przykładem dobrym są tutaj brokerzy internetowi, których ostatnio pojawiło się strasznie dużo na rynku. W Skandynawii już byli parę lat temu, zdominowali ten rynek, a w tym momencie pojawiają się w Polsce, nie jest taki specjalnie daleko idący trend. Tylko po prostu globalne, tylko po prostu kolej rzeczy. Z drugiej strony regulacje, przykład RODO czy właśnie PSD2, to są regulacje bardzo często lokalne, więc pytanie, czy nie powinniśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób te lokalne regulacje idą w kontrze do trendów. Okej, okay, pociągnę to dalej. Myśmy przygotowując tę debatę też rozmawiali o tym, jak dzisiaj konsument, tak, zachowuje się w tej nowej rzeczywistości, bo mobile nadciąga, tak, nadciąga i chyba będzie nadciągał, tak z tego trochę wynika. Trochę powoduje to, że wszystko staje się aplikacją, ikonką, taki świat trochę ikonek i aplikacji prawdziwy. Coś się zmienia w percepcji konsumenta, użytkownika? Mirosław Wieszki, konferencja przedsiębiorstw finansowych. Znaczy, może zacznijmy od tego, bo tutaj była próba zdefiniowania, co to jest globalny trend. No, globalny trend, tautologicznie jest to trend, który obowiązuje wszędzie, bez różnicy geograficznej, kulturowej i innej. Te globalne trendy, ten trend, który ja widzę, to jest trend wynikający z tego, o czym za chwilę powiem, to znaczy konsument. Konsument jest leniwy, konsument chce być zwolniony od wysiłku. Tutaj ktoś pokazał taki obrazek trzepaka, a ja bym wrócił do czasów, kiedy były kolejki, kiedy konsument musiał rzeczywiście się nastać. To, czego chce konsument, to chce mieć jedno urządzenie, które pozwoli mu całkowicie nawigować. A więc w Stanach Zjednoczonych mówi się, wraca się do pojęcia do it yourself, ale zrób to przez telefon. I chce mieć bankowość, chce mieć ubezpieczenie, chce mieć dostęp do dóbr i usług z jednego miejsca, z jednego narzędzia. To jest dzisiejszy konsument. Jak do tego podchodzą gracze? Otóż gracze klastrują klientów. Jednym najbardziej tradycyjnych metod jest oczywiście demografia. I stąd to, o czym Monika mówiła, o czym żeśmy już bardzo dawno dyskutowali. To znaczy mamy te pokolenie X, Y, Z i jeszcze za chwilę może dojdziemy do jednej litery. Ale to, co dają social media, to jest zupełnie sposób klastrowania klienta. Bo to jest sposób klastrowania nie tyle po demografii, czyli płeć, wiek, ale po sposobie życia. I teraz to jest bardzo istotne, do kogo chcemy dotrzeć. Bo my jako dostawcy, czy banki, czy ubezpieczyciele, musimy sobie zdefiniować, jeżeli chcemy wygrać w konkurencji, musimy sobie zdefiniować, do kogo chcemy dotrzeć. Kiedyś było pojęcie masowego konsumenta, a dzisiaj mamy do czynienia z wycinaniem, segregowaniem i bycie bardzo dobrym w jednej specjalności. I to jest moim zdaniem to, co jak gdyby trochę zakłóca obraz widzenia, bo ja mówię o specjalności, ale przecież po to jest takie bankowo, czy inni, te integratorzy rynku. Czyli jak ja sobie wyobrażam, a naprawdę jestem dinozaurem bankowym, bo mam za sobą tworzenie na przykład takiego banku, który Państwo nawet pewnie dzisiaj nie kojarzycie, czyli Big Banku, który dzisiaj jest Millennium. To jest coś takiego, że będziecie mieli bardzo wiele dostawców, którzy będą robili skrojone na miarę do swojego profilu klienta produkty, ale będą dystrybuowane wszędzie, gdzie jest to możliwe. Bo na koniec dnia liczy się to, co wpłynie do nas, do naszej kasy. Kończąc wypowiedź, jest jedna funkcja, która zawsze zostanie w banku. To jest przyjmowanie depozytów. Na pewno żaden regulator nie zgodzi się na to, zwłaszcza przy systemie gwarancyjnym, żeby ktokolwiek przyjmował depozyt. I to będzie do końca życia funkcja banku. Czy to będzie bank z mortarami, czyli z ludźmi, czy to będzie bank z kimś innym, to tak będzie. Jeszcze jedna uwaga, o której w moim przypadku łatwo mówić, ponieważ my skupiamy firmy z sektora finansowego.
zastosowanie chatbotów i różnego rodzaju urządzeń dotyczących komunikacji z klientem. W tej chwili w to wchodzą firmy windykacyjne. I wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że najwięcej skarg, które były, to było na zachowanie się, kiedy klient zaczyna narzekać, po drugiej stronie pęka człowiek i zaczyna się problem prawny. Dobrze ułożony chatbot sobie nie pozwoli na to, żeby na koniec, zapomniając o tym, że ciągle jest włączona słuchawka, powiedzieć coś brzydkiego na temat klienta. Tak ja to widzę. Ja mam takie pytanie do praktyków, bo mówimy o tym, że te wyzwania są, one idą z trendów globalnych, które żeśmy już zdefiniowali, że nie ma globalnych, tylko są trendy, tak? Idą z regulacji. Tutaj fajne było nawiązanie tego, że też te wyzwania są od wewnątrz, tak? No bo to załóżmy jakaś tam mikrosegmentacja, kontekstowe podejście do klienta i tak dalej, to są kwestie niekoniecznie związane z tymi trendami zewnętrznymi. I teraz to jakie to wyzwania rodzi przed liderami rynku? Takie pytanie do praktyków, może wrócę na chwilę. Co to będzie nam oznaczało dla takich firm jak nasze? Łukasz, zostałeś praktykiem. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi przedmówcy, że regulator jednak zgodził się na to, żeby ktoś, kto nie jest bankiem, przyjmował depozyty i zrobił to wiele lat temu. Są to skoki. Więc w zasadzie istnieje szansa na to, że w przyszłości również regulator zgodzi się na to, żeby ktoś inny przyjmował depozyty. Czemu by nie? A odpowiadając na twoje pytanie, Krzysztof, to powiem szczerze, że ja do końca nie rozumiem, dlaczego skupiamy się tak mocno na klientach. Bo tak jak widzimy, są super produkty na rynku, a klienci za bardzo nie chcą z nich korzystać. Więc to w zasadzie powinniśmy się skupić przede wszystkim na produktach i dobrej reklamie. I to jest chyba cała odpowiedź, jeśli chodzi o zrobienie tego biznesu dobrze z punktu widzenia praktyków. Okej, Magda? No to właśnie ja naprawdę jako praktyk powiem, że ja myślę, że wiem, dlaczego my się skupiamy na klientach, dlatego żebyśmy w dzisiejszych czasach, żebyśmy nie wiem jak wspaniałe produkty tworzyli, jeśli nie znajdziemy sposobu dotarcia do tego klienta, to te produkty nie ujrzą światła dziennego, bo ujrzą go w bardzo małym stopniu. Ale dzisiejsza reklama w ogóle, już nie wiem, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak reklama w dzisiejszych czasach, jeśli mówimy o dotarciu z usługą do klienta. Bo to już przestaje mieć charakter takiego hasła, jakim przynajmniej w tradycyjnym tego słowa brzmieniu reklama. Więc mi się wydaje, że ogromnym wyzwaniem jest tworzenie, i to jest kolejne takie modne słowo, ekosystemów, dzięki którym klienci, jeśli się już z tym ekosystemem zaznajomią i uznają, że to jest ten ekosystem, w ramach którego ja będę chciał realizować swoje różne usługi, właśnie usługi finansowe, ale również takie usługi czysto konsumenckie, czyli współpraca, integralność różnych usług i umiejętność dojścia do docelowego klienta, to jest to wyzwanie, z którymi różne branże muszą sobie poradzić i wydaje mi się, że też jest bardzo ważne, żeby różne branże się ze sobą w tym wyzwaniu łączyły. Nie konkurowały ze sobą, tylko łączyły. I myślały o tym, jaką wartość dana branża w tym ekosystemie dla klienta ma, jaką ma wartość wnosić i jaką potrzebę realizować. I następnie, jak to się mówi, zespół wespół, wspólnie to klientowi dostarczać. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, ale jeżeli chodzi o wyzwania dla twórców branż czy twórców rynku, to tak z naszej perspektywy patrząc, czyli pośrednika online, który no, uważam, że tworzy jednak nową kategorię, to wyzwania są tak naprawdę dwojakiego rodzaju. Z jednej strony właśnie wyzwania prawne, to tutaj nawiążę do wcześniejszych wypowiedzi. Technologię mamy rozwiniętą bardzo nawet i tutaj oprócz chmury, o której tutaj kolega wspominał, też metody autentykacji mamy różne, które moglibyśmy wykorzystać.
tylko żeby w sposób bezpieczny wykorzystać, powinny one być dobrze opisane i dobrze zabezpieczone, bo oczywiście chcemy korzystać z nowoczesnych technologii z jednej strony zgodnie z prawem, z drugiej strony oczywiście zgodnie z tym, żeby klient był zabezpieczony. Więc pierwsza kwestia właśnie jest prawna. Czy należy się na to godzić, że to jest w tej chwili nie do końca, znaczy, że nie możemy korzystać z pewnych nowych technologii, które w zasadzie moglibyśmy wykorzystać. Nie chcemy się godzić, łączymy się w pewne związki, na przykład jak konferencja przedsiębiorstw finansowych, gdzie rozmawiamy z ustawodawcą, chcemy tworzyć prawo, chcemy regulować ten rynek tak, żeby to było dobrze zarówno dla klienta, jak i dla wszystkich graczy rynku i dobrze i bezpiecznie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś tworzy kategorię, tak jak bankowo, musi też wyedukować wszystkich graczy rynku, z czym ta kategoria się je, tak kolokwialnie mówiąc. U nas gracze rynku to są klienci, ale też nasi partnerzy. Właśnie nasza reklama służy temu, żeby naszych klientów edukować i uważamy, że akurat reklama, jakby założyliśmy, że nasza reklama będzie w pewien sposób klientów edukować, nie od razu wszystko i naraz, bo to tak trzeba konsekwentnie i małymi krokami, więc najpierw mówiliśmy im o tym, że jest taki brand jak bankowo, a teraz pokazując product demo, pokazujemy, jak z tego bankowo korzystać. Z naszej perspektywy ta reklama działa dobrze i faktycznie tutaj klienci coraz bardziej świadomie korzystają z naszego produktu. Z drugiej strony to jest trudniejsze, to jest edukacja sektora finansowego. O ile firmy pożyczkowe, z którymi współpracujemy, są już elastyczne, potrafią się na podstawie API połączyć z nami dość szybko i sprawnie i ten proces jest naprawdę efektywny z punktu widzenia klienta, to jeżeli chodzi o tradycyjne banki, przepraszam, to tutaj ta edukacja trwa dłużej. Coraz też łatwiej się rozmawia z takimi graczami, ale to jest taki właśnie koszt, który ponosimy jako lider rynku. Ja mam takie wrażenie przy słuchaniu dyskusji, że tak, klient da sobie radę, tak trochę mógłbym to sparafrazować, cokolwiek robimy, klient da sobie radę. Nie? Warto się skupić na produktach i rozwiązaniach, natomiast tak dosyć duży ten nacisk, jeszcze na chwilę wrócę, był położony na to, ok, rozmawiamy, budujemy sojusze, próbujemy pracować z regulatorami, ustawodawcami, żeby jak najlepiej wykorzystać te nowe technologie. I tak cały czas przebrzmiewa, że ten temat w ogóle możliwości wykorzystania tych technologii, to on jest taki, czy w ogóle praca z regulatorami jest coraz mocniejsza. Ja taką jeszcze jedną postawię tezę, jeżeli są coraz większe wymagania kapitałowe, bezpiecznościowe dla banków, coraz większe są nakładane regulacje, co można, co nie można, DTI, CAP-y, kolejne regulacje i tak dalej, tak? Czyli jakby ta podmiotom takim jak nasze, to trochę coraz trudniej jest świadczyć w ogóle usługi. To, co było powiedziane, chcielibyśmy coś robić, ale tak naprawdę prawo regulacji nadąża za technologią, tak? I teraz to oznacza, że nie wiem, będzie coraz gorzej, jeszcze gorzej i za chwilę te usługi nie będą zagospodarowane, czy widzimy jakieś światełko w tunelu? To znaczy... powróćmy, spróbujmy powiedzieć, co będzie. Dobrze. Jeżeli chodzi o regulacje, to się zgadzam, że czasami regulacje dopingują do działań i mają swój korzystny wpływ. Natomiast to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to jest sytuacja taka, w której z jednej strony mówimy, mamy bardzo wyedukowanego klienta, a stopień ochrony, protekcjonizmu nad klientem wręcz wskazuje, że ten klient zaczyna być całkowicie zwalniany z odpowiedzialności. Co ja mam na myśli? Po pierwsze TSUE i kwestie dotyczące ostatniego orzeczenia dotyczącego rozliczenia kosztów, nawet jeżeli one są stałe, niezależne od okresu umowy, uzasadnieniem, że to jest korzystne dla klienta, ale oczywiście potem jest jedno zdanie, że trzeba szukać równowagi między interesem klienta a kredytodawcy. Byłem niedawno w Madrycie i wiecie Państwo, tutaj dużo mówiliśmy o Hiszpanii. Hiszpania jest moim drugim domem. I co zrobił Banco de España? Otóż Banco de España pogroził palcem i powiedział, jeżeli przyjdzie Google, Facebook, Amazon ze swoją koncepcją świadczenia usług, to my to od razu traktujemy jako ryzyko systemowe. Co ma znaczenie oczywiście dotyczące sposobu działania i tak dalej.
Jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie dotyczącej moralności finansowej klienta. Myśmy robili ostatnio badania i ja wam powiem szczerze, że jestem przerażony. Dlatego, że do tej pory taki jest miernik permisywizmu, czyli inaczej mówiąc, robię coś źle, ale się usprawiedliwię. I otóż, proszę Państwa, ponad 2/5 polskich klientów uważa, że nie musi czytać umów ani kredytowych, ani ubezpieczeniowych. I mało tego, wiadomo, rzeczą kończy się to tym, potem problemami ze spłatą, ale oni uważają, że nie muszą. I teraz dlaczego? Ponieważ uważają, że po drugiej stronie dostawca świadomie komplikuje tę umowę, żeby ten klient jej nie czytał. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, bo my ciągle mówimy o kliencie, a nie patrzymy na erozję jego moralności finansowej. Otóż, proszę Państwa, w Polsce w tej chwili od 3 lat zwiększa się ten element, który pozwala się ekskulpować. I najczęściej jest tak, ubezpieczenie. Robimy szkody i oczywiście robimy coś, żeby dostać wypłatę, zależymy wartość szkody. I klient mówi, mogę to robić, ponieważ ubezpieczyciel tak samo zachowuje się wobec mnie, robi wszystko, żeby nie spłacić. Mało tego, budowanie takiej aury, która jest specyficznie polska, ale też nie tylko, mam na myśli ostatnie ataki na firmy pożyczkowe, banki i tak dalej, powoduje, że my temu konsumentowi wysyłamy taki klarowny message. Przecież jeżeli rząd lub ustawodawca, tak, przez ostatnią zmianę dotyczącą upadłości konsumenckiej, de facto mówi, możesz upaść. Możesz być birmantem, ale możesz upaść. I to, o czym mówię w tej chwili, to dotyczy również Stanów Zjednoczonych, gdzie zrobiono badania, jak ta technicyzacja, digitalizacja spowodowała zachowanie, zmienił się zachowanie ludzi. Otóż okazało się, że oni traktują, że oni nie mają kontaktu z człowiekiem, czy nie mają zobowiązania face to face, oddają maszynie. W związku z tym, jeżeli robicie strategię i robimy te strategie oparte na wysokich technologiach, to też musimy sobie zadać pytanie, jaki jest poziom tej moralności finansowej po drugiej stronie. To tyle z mojej strony. Ja myślę, że nie jest tak, że 2/5 osób nie czyta regulaminów. Myślę, że dobre 90% tak naprawdę nie czyta regulaminów ani umów, tylko się do tego nie przyznaje. Znaczy, ja myślę, że banki sobie poradzą, tak? Bardziej chodzi o regulacje dla fintechów, dla mniejszych podmiotów, które mają dużo większy koszt organizacyjny dostosowania się. Bank ma coś, co się nazywa pamięcią korporacyjną i zupełnie inne możliwości dostosowania się do przepisów. Inne możliwości, inne budżety, inne działy compliance. Jest mu dużo łatwiej, tak? Bank pamięta, często pracują ludzie, którzy pracują od 20 lat i oni wiedzą, jak ta regulacja się zmieniała, dlaczego i dlaczego kiedyś było inaczej, a teraz jest teraz, przez co łatwiej jest im wyczuć kierunek, w którym te zmiany się będą zmieniały. Przy fintechach jest trochę trudniej, bo one tak naprawdę muszą przewidywać, co się będzie działo. Trochę tak błądzić w mgle. Tutaj na przykład dobrym pomysłem, przykładem jest właśnie autoweryfikacja, czy zdalna weryfikacja klienta. Chciałbym pocieszyć, że jest stanowisko komisji, które dopuszcza weryfikację zdalną klienta, natomiast ono zostało wydane dlatego, że było potrzebne bankom. Dopóki weryfikacja była potrzebna fintechom, małym instytucjom, małym podmiotom, to nikt się tym specjalnie nie przejmował, tak? W momencie, kiedy banki zaczęły inwestować, na przykład bankowo, na przykład w inne podmioty i zaczęły otwierać swoje kanały sprzedażowe przez internet, nagle pojawiła się potrzeba, żeby uregulować tą kwestię i umożliwić taką weryfikację. Takie same przypadki mam na przykład przy PSD2, bo to nie jest tak, że PSD2 zostało wprowadzone odgórnie, bo ustawodawca europejski czy jakiś ustawodawca krajowy stwierdził, że otworzy rynek bankowy. Pomysł PSD2 wziął się z Anglii, gdzie 4 czy 5 największych banków po prostu zostało pozwane przez angielski Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji i wymusiło wyrokiem sądowym udostępnienie danych bankowych, co pokazało Unii Europejskiej, że dobrze by było to na poziomie całej Unii uregulować i stąd wzięła się otwarta bankowość w Europie i te regulacje.
Takich przykładów można by pokazywać więcej. Myślę, że kluczowe jest tutaj odpowiednie dostosowanie produktu do klientów, ale z takim założeniem, że nie tylko mamy się dostosować do tego, co jest dzisiaj i do tego, żeby działać legalnie albo przynajmniej bezpiecznie, tak? Bo to nie zawsze jest to samo. I bardzo dużo fintechów, no niestety trzeba to mówić szczerze, jakby ich celem jest nie to, żeby działać do końca legalnie, tylko żeby działać bezpiecznie, żeby nikt nam nic nie zarzucił. To jest normalne, to jest racjonalne. Nie mając budżetów musimy stosować pewien rodzaj damage control, a później jakoś to będzie. Natomiast kluczem do sukcesu jest właśnie nie nastawianie się na to, żeby być bezpiecznym, tylko na to, żeby starać się przewidywać. Starać się przewidywać, jakie te regulacje są, z czego one wynikają, w jaki sposób można się na pewne trendy legislacyjne, wynikające z trendów rynkowych, tak? No bo powiedzmy, gdyby nie afera GetBacku, nie mielibyśmy zabetonowanego rynku kapitałowego pozyskiwania długu, tak? I tak dalej. Przewidywać pewne ruchy, to jest bardzo trudne dla fintechów. Natomiast no, to jest moim zdaniem duży klucz do sukcesu i te startupy, którym się to udaje, przygotować się na przyszłość, na te zmiany, które będą w przyszłości, no najczęściej odnoszą sukces. Okej, okay. A zbliżamy powoli do końca. Dziękuję bardzo uczestnikom za dyskusję. Mam taką jeszcze myśl na koniec jedną do tych wcześniejszych kilku wypowiedzi. No bo tak trochę brzmi tak, że my jako podmioty coraz bardziej komplikujemy te zapisy umowy. Klienci tego coraz bardziej nie czytają, bo nie czują się w obowiązku. Regulatorzy czy ustawodawcy chcą schronić klientów, wprowadzają kolejne wymogi do tych zapisów, do tych umów, więc my znowu coraz bardziej komplikujemy. Takie trochę mi się w głowie takie coś zbudowało. Tak. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, bo my tu mówimy PSD2, integracja, przesyłanie danych, natomiast jak tak trochę zejdziemy na ziemię, to okaże się, że dzisiaj jedynym efektem PSD2, który widzi klient, to jest to, że trudniej mu się zalogować do banku niż było kiedyś i to jest tak najbardziej trochę smutne, tak, podsumowanie na koniec. Także dziękuję Państwu bardzo za dyskusję, dziękuję uczestnikom.